Wielka Środa, Dzień Zdrady Judasza. Posłuchajmy fragmentów dzisiejszej Ewangelii, a odnajdziemy ją w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 26, wersety od 14 do 25. Tylko kilka wybranych zdań z tej Ewangelii dzisiejszej. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota przyszedł do wyższych kapłanów i zapytał: ile mi dacie, jeśli wam go wydam? Oni postanowili dać mu 30 srebrników. I od tej chwili szukał dogodnej okazji, aby go wydać. Kiedy jedli, Jezus powiedział: zapewniam was, jeden z was mnie wyda. A oni bardzo tym przygnębieni pytali jeden po drugim: chyba nie ja, Panie. On odpowiedział: wyda mnie ten, który zanurzył ze mną rękę w misie. Wtedy Judasz, który miał go wydać, zapytał: chyba nie ja, Rabbi? On mu odparł: sam to powiedziałeś. Środa, dzień tragiczny, przede wszystkim dla Judasza. Spójrzcie, to przyjaciel Pana Jezusa, nie ktoś obcy. Chodził z nim, kiedy Jezus nauczał, uzdrawiał, wskrzeszał umarłych. Ale chęć zysku i chęć posiadania niegodziwych pieniędzy doprowadzają Judasza do fatalnej w skutkach decyzji. Postanawia sprzedać swojego przyjaciela. Pieniądz przewyższa tę relację, którą tworzył, budował z Jezusem pewnie przez kilka lat. Judasz, jak kończy, doskonale wiemy, odbiera sobie życie. Nie chce zmienić swojego postępowania. Nie chce przeprosić Jezusa. Choć wiemy, że Pan Bóg wybacza nam każdy grzech, nawet ten najbardziej podły, ten najgorszy z możliwych, który moglibyśmy sobie wymyślić, zawsze nam wybaczy. Trzeba tylko chcieć i poprosić. Spójrzcie, wczoraj mówiłem wam o Piotrze i Judaszu, którym Jezus zapowiedział właśnie zdradę, że Piotr zaprze się go, że Judasz go sprzeda. I faktycznie Piotr zaparł się Jezusa, wyparł się tej przyjaźni z nim, ale bardzo szybko zorientował się, że popełnił błąd. Nie uciekł, nie zrezygnował. Ale wiemy, jak skończył. Nie tak jak Judasz. Oddaje życie za Jezusa. My też nieraz upadamy w naszym życiu. Jezus na drodze krzyżowej upadał aż 3 razy, ale z każdego ciężkiego upadku powstawał. Dzisiejsza Ewangelia niech będzie dla nas takim przypomnieniem, że Bóg wybaczy nam każdy grzech, jeśli tylko o to Go poprosimy. I to, aby nie przedkładać rzeczy materialnych ponad przyjaźń, miłość, rodzinę, to, czego nie da się kupić za pieniądze. Judasza chciwość zgubiła. I nie tylko pewnie Judasza, bo na przestrzeni wieków takich przypadków możemy znaleźć bardzo, bardzo wiele. Pewnie sami takie znacie. Wróćcie dzisiaj do tego tekstu Ewangelii. Tak jak mówiłem ostatnio, może do jednego zdania, do jednego fragmentu. Przyjaciel Jezusa, ten z jego drużyny, można by powiedzieć, sprzedaje swojego przyjaciela, swojego mistrza. Jezus doskonale o tym wie. Wie, kto to. Nadal kocha Judasza. Nadal Judasz jest dla niego przyjacielem, ale to Judasz zrywa przyjaźń z Jezusem, to Judasz go zdradza. Wróćmy do tekstu dzisiejszej Ewangelii, może na wieczornej modlitwie, może podczas rachunku sumienia. A przed nami Triduum Paschalne, które zaczniemy już mszą świętą Wieczerzy Pańskiej. O tym jutro też udostępnię wam link do transmisji na żywo z naszego kościoła. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć, to zachęcam, żeby te dni, wielkie dni, przeżyć w takiej łączności z nami duchowej w tych ważnych dniach, które doprowadzą nas do zmartwychwstania i do radosnego świętowania pokonania przez Chrystusa śmierci. Do usłyszenia już jutro.